Cześć, tu Ernest! Dzisiaj rzucimy okiem na najnowsze wskazówki co do sezonu 6 oraz nowe, sekretne skiny. Odpowiem wam również na kilka pytań o komiksy. Dowiecie się, gdzie je kupić oraz gdzie będą kody. Jeszcze we wstępie chciałbym wam bardzo podziękować za wsparcie z kodem Ernest, a oto kilku z moich wspierających. Jeszcze raz wielkie dzięki! Zacznijmy od tematu nowych skinów, ale uwaga! To, co wam zaraz przedstawię, nie będzie do karnetu 6 sezonu. I to na 99%. Będą to prawdopodobnie skiny do sklepu czy jakichś pakietów. Dodam jeszcze, że to są dopiero koncepty, ale oficjalne! Epic Games, twórcy Fortnite, raz na jakiś czas zlecają zewnętrznym artystom przygotowanie pomysłów na skiny do ich gier i nie tylko. Jedną z tych gier jest oczywiście Fortnite. Poznajcie Kevuru Games! To zespół utalentowanych artystów z Ukrainy, zajmujący się m.in. tworzeniem ilustracji do gier. Dla przykładu, zaprojektowali oni na zlecenie skina Kuli Śnieżnej czy neonowych zwierzaków. Następnie Epic Games zajęło się dodaniem ich do gry. Co ciekawe jednak, w zeszłym tygodniu do swojego portfolio na stronie ArtStation dodali ilustracje konceptów skinów do Fortnite, które jeszcze nie weszły do gry. Zobaczcie sami, oto i one. Na pierwszy rzut oka można je uznać za zwykłe, swoją drogą bardzo ładne skiny, ale niektórzy z was pewnie już zauważyli, że są to postacie, które są zaskakująco znajome. Zaczynając od lewej, drugi skin przypomina mi Narę, choć to nie jest dokładnie ta sama maska. Czwarty skin to nikt inny jak Midas, z koroną na głowie w latach młodości, albo jego potomek. Skin obok przypomina mi Toksynę. To również może być ta sama osoba, ale młodsza, albo ktoś bliski. Reszta skinów wygląda mi na oryginalne pomysły, ale mogę się mylić. Jeśli ktoś wam kogoś przypomina, dajcie znać w komentarzach. Zachęcam was również do oceny skinów. Moim zdaniem te skiny wyglądają fantastycznie. Ale muszę podkreślić, że ogólnie wszystkie mi się bardzo podobają. Nie znamy jeszcze ich przeznaczenia, ale jest szansa na to, że te skiny wejdą do sklepu na przestrzeni kilku następnych miesięcy. Jestem też ciekaw, o co chodzi z nazwą tego projektu. Team 361. Kevuru nadaje tytuły adekwatne do ich projektów, więc może się okazać, że to jakiś nowy team lub zestaw agentów z Fortnite w latach młodości. Kto wie, to może być nawet do jakiegoś filmu animowanego lub komiksu o historii wyspy. Ale nie bierzcie tego jako potwierdzone info, ponieważ na chwilę obecną praktycznie niczego nie wiemy o tych skinach, poza ich wyglądem i tą nazwą kodową. Muszę też wspomnieć o tym, że to mogą być porzucone pomysły. Ale ja jestem przekonania, że zobaczymy je kiedyś w grze. Przynajmniej niektóre. Jeszcze zanim przejdziemy do tematu komiksów, rzućmy okiem na pierwsze oficjalne grafiki związane z 6 sezonem. Na konsolach Xbox i PlayStation był widoczny baner Fortnite na 6 sezon. Niestety ten zbyt wiele nie zdradza. Baner 3 sezonu krzyczał zalanie wyspy. 4 sezonu Marvel, 5 sezonu punkt zerowy. A ten, no widziałem teorię mówiące o tym, że to nawiązuje do logo Supermana, ale jestem pewny, że to nie o to chodzi. Ale uwaga, skin Supermana ma szansę pojawić się w Fortnite, tego nie wykluczam. Ale karnet bojowy nie będzie skupiony na komiksach DC. Co ciekawe, jeśli podkręcimy odpowiednie aspekty tej grafiki, to ujrzymy siatkę. Tak jest, to oczywiście oznacza, że... Ponadto Fortnite na swoje media społecznościowe wstawił jeszcze taką oto grafikę. Tak, wiem, tu też ciężko jakąś podpowiedź, ale kolorystyka kojarzy mi się z motywem jakiejś apokalipsy, wam też? Ray porównał to do zwiastuna sezonu 4, rozdziału 1, na start którego uderzył meteoryt. Myślę, że może na coś trafił. Hej, byłoby niesamowicie, gdybyście zostawili łapkę w górę. Słuchajcie, w nadchodzącym evencie punkt zerowy zagra pierwsze skrzypce, a niestabilny punkt zerowy Fortnite zawsze doprowadza do nieprzewidywalnych, znaczących zmian. Więc może stać się dosłownie cokolwiek. Dodam jeszcze, że to nie jest zwiastun, tylko prosty baner. Pewnie będzie tak, że ta kolorystyka i wzory nabiorą sensu, ale po starcie sezonu. Albo po pierwszym pełnoprawnym zwiastunie. Swoją drogą, niektórzy uznają tą grafikę autorstwa Kevuru Games za zwiastun sezonu 6. To, co teraz widzicie, to ilustracja, która jest tłem na stronie Kevuru Games w zakładce Fortnite. Jest tu widoczny niestabilny punkt zerowy, latająca wyspa, podobna do tej z sezonu 6 rozdziału 1. Brzmi jak coś, co mogłoby mieć miejsce w nadchodzącym 6 sezonie rozdziału 2. Jednak należy to przyjąć z przymrużeniem oka. Ta grafika na ich stronie jest już od początku grudnia, a Kevuru Games jest nam znane jedynie z tworzenia konceptów skinów do Fortnite, a nie całych eventów. Tak czy siak to fajny widok i może być w tym szczypta prawdy. Poza tym mam dla was kilka nowych, ważnych informacji związanych z komiksami Batman Fortnite punkt zerowy. W komentarzach często widzę pytania o to, co dokładnie chodzi z tymi kodami oraz gdzie będą dostępne komiksy. Nareszcie mam dla was konkrety. Na początek zła wiadomość. Komiksy nie będą dostępne w polskiej wersji językowej, jednak zadbano o to, aby każdy mógł sobie je zamówić. Tylko po prostu nie będzie polskiej wersji. Do tematu kodu zaraz przejdziemy.
teraz pokażę wam stronę, na której te komiksy można zamówić w wersji anglojęzycznej. Atomcomics.pl to sklep z komiksami. Uwaga, ten materiał nie jest sponsorowany przez nich, ale opinie na temat tego sklepu są pozytywne. Plus są tam komiksy Fortnite. Więc tak, komiksy Batman Fortnite Punkt Zerowy składają się z 6 części, które już dziś można zamówić w przedsprzedaży. Okej, słuchajcie uważnie. To będą zwykłe drukowane komiksy. Nie w Fortnite, tylko w rzeczywistości. Mogliście też zauważyć, że są tu dostępne dwie wersje każdej z części. Jest tak dlatego, bo każdą część komiksu można kupić w zwykłej wersji lub ze specjalną układką. Co do różnic, jestem pewny, czym się nie różnią. W obu wersjach będą kody. Właśnie, kody. Ta sprawa wygląda tak, że w każdym oddzielnym wydruku komiksów będzie kod. Dla przykładu, jeśli kupicie komiks numer 1, czyli pierwszą część, to znajdziecie w nim unikalny kod jednorazowego użytku na Harley Quinn. Kody będą różne w każdym wydruku tego samego komiksu, ale będą dawały tą samą nagrodę. Za wpisanie wszystkich 6 kodów z 6 części otrzymacie skina Batmana w zbroi punktu zerowego. Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze nagród za komiksy od 2 do 6 części. Jeśli dodacie wszystkie 6 komiksów w zwykłej wersji do koszyka, to razem z dostawą wyjdzie wam mniej więcej 130 zł. To spoko cena jak na tyle komiksów z nagrodami. Bardzo fajne jest to, że będą one prawdopodobnie drukowane w Europie. I nie trzeba przepłacać za sprowadzenie towaru z zagranicy. Mam jeszcze jedną bardzo ważną uwagę. To przedsprzedaż. Każda część komiksu ma swoją własną datę premiery. Ile razy już powiedziałem każda? Atom Comics zapewnia, że wysyłka każdej części będzie od 1 do 3 dni po premierze w USA, co oznacza, że część pierwsza przyjedzie wam po 20 kwietnia, druga część po 5 maja i tak dalej, i tak dalej. To też oznacza, że nie trzeba ich kupować wszystkich naraz. Daty wyjścia każdej części są w opisach komiksów. I to w sumie chyba tyle o tych komiksach. Nic dodać, nic ująć. To będą zwykłe komiksy z kodami do Fortnite. Kody prawdopodobnie będzie się wpisywało tutaj. Na koniec zachowałem dla was nowinę o nowym turnieju o skina. Posłuchajcie wiadomości od twórców gry. Gracze z Europy, 14 marca wspólnie z operatorami sieci komórkowej Free organizujemy Fortnite Trinity Challenge. Nowy turniej w trójkach dla regionu europejskiego. Wraz z dwoma innymi graczami wskakuj do busa bojowego i rozegraj maksymalnie 10 meczów w czasie 3-godzinnej sesji turniejowej. W turnieju Fortnite Trinity Challenge mogą wziąć udział gracze z Europy, grający na urządzeniach z Androidem, komputerach PC i konsolach. Najlepsze 3333 trójki odblokują nowy strój Trinity z obydwoma stylami, a wszyscy gracze, którzy rozegrają co najmniej 5 meczów, odblokują emotki, uderzenie Trinity i przeładowanie Trinity. Turniej Trinity Challenge zacznie się w najbliższą niedzielę, 14 marca, o 15 czasu polskiego. Twórcy gry dodali jeszcze, że strój Trinity wejdzie również do sklepu, ale to będzie już oczywiście po turnieju. I to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!